Dla pięknego i zdrowego uśmiechu ważne jest, aby szczotkować zęby przynajmniej 2 razy dziennie, szczególnie po jedzeniu. Aby zacząć, używaj szczoteczki do zębów z miękkimi włóknami z tworzywa sztucznego. Wyciśnij niewielką ilość pasty na szczoteczkę. Umieść szczoteczkę na zębach pod kątem 45 stopni i wykonuj delikatne ruchy wymiatające góra-dół od linii dziąseł. Tak oczyść kolejne grupy zębów. Spłukuj szczoteczkę po oczyszczeniu każdego fragmentu. Zbyt mocny nacisk szczoteczki może uszkodzić szkliwo i dziąsła, więc nie naciskaj zbyt mocno i upewnij się, czy włókna szczoteczki mają dobry dostęp do przestrzeni międzyzębowych. Kiedy szczotkujesz, najpierw umyj zewnętrzne powierzchnie górnych, a potem dolnych zębów. Następnie wyszczotkuj wewnętrzne powierzchnie górnych, a potem dolnych zębów. Kiedy czyścisz tylne powierzchnie zębów, najlepiej jest trzymać szczoteczkę pionowo do góry lub na dół i używać do czyszczenia końcówki szczoteczki. Szczotkuj powierzchnie żujące zębów. Szczególną uwagę zwróć na linię dziąseł, tylne zęby i powierzchnie naokoło wypełnień lub uzupełnień protetycznych. Zakończ na zębach przednich. Właściwe szczotkowanie zajmuje przynajmniej 2 minuty, więc się nie spiesz. Kiedy już wyszczotkowałeś zęby, delikatnie wymyj język i wewnętrzną stronę policzków, aby usunąć bakterie i odświeżyć oddech. Wypłucz usta wodą. Masz świeży i zdrowy uśmiech.